Witajcie z tej strony Skorpion. Przed Państwem kolejny odcinek z gry Mad Max. Jesteśmy standardowo w bazie Jetta. Wyjdźmy sobie. Spójrzmy na mapę. Tak ona się w tej chwili prezentuje. No i powiem szczerze, że za bardzo nie ma jak pociągnąć fabuły. Z prostej przyczyny, że musimy zrobić tutaj te ulepszenie waleta. A póki co, my sobie spróbujemy zrobić taki myk. Mianowicie, skoro jesteśmy już tutaj na tym terenie, to pojedziemy do balonu, odkryć teren, a potem może jakąś mini bazę przeciwnika przejąć. Wam też to może przedstawię. No zobaczymy. Może ten odcinek będzie taki mocno luźny, bez pociągnięcia fabuły. No ja mówię, ilość odcinku chyba nie jest istotna. Liczy się oglądalność, oglądanie. Chciałbym, żebyście się dobrze po prostu bawili ogólnie, miło spędzali czas. To wysiadka. No i lecimy. Tutaj? Okej. Jesteśmy na górze. Mamy złom. Musimy zbierać. I tu dużo złomu. Drabina. Tam na razie nie zjeżdżam. To na górę. Niezłe widoki. Kanister. Okej, przyda się. Ale zobaczmy, co tu jest jeszcze. Złom. Pięknie. Przydałoby się opuścić tą drabinę, żeby był szybki, łatwy dostęp. Na górę. Mamy pełną amunicję. Dobra. Jestem ciekaw, czy trzeba uzupełnić paliwo, czy możemy od razu wskoczyć, myk. Dobra, próbujemy. Nie to. A jednak trzeba będzie uzupełnić paliwo. No i tak później będzie, prawie cały czas. Tylko coś tutaj nie mogę? Why? Chyba, że to tam trzeba. Ale nie wydaje mi się. Dobra, ja już tutaj ogarnąłem. Zebrałem wszystko, co trzeba. Tankujemy co do balonika. To nie było trudne, tylko po prostu trzeba było zrobić tak, jak mówiłem wcześniej. No to na górę.
odkrywać punkty. Równie na paleniska. Dobra, no to zaczynamy odkrywać punkty. Spokojnie. Damy radę, powolutku. Jakaś burza się chyba wzmaga. Ale to raczej nie wszystkie tutaj chyba widoki. Zaraz to sprawdzimy. Bo coś jakby było mało. Chyba że na tym terenie faktycznie tylko tyle ich póki co. Dobra. To zjeżdżamy na dół. No z tym balonem to ogólnie trochę czasu zajmuje. Później będzie coraz bardziej zakręcone. Takie bardziej pod zagadkę, jeśli chodzi nawet z tymi balonami. Elementy. No bo muszą utrudnić trochę, nie? Muszą zrobić tak, żeby było nie prościej, a trudniej, prawda? Ok, to my sobie teraz tutaj zjedziemy. Dobra. Spójrzmy na mapę. Coś możemy sobie zrobić. Może pozdejmować tych snajperów. Te straszaki. Albo tu obóz zdobyć. Albo tutaj, dziuple. Też jako obóz. Dobra, pojedziemy sobie wziąć, zrobić... Może takie drobne rzeczy. To, to... Albo to od razu. Próbujemy. Przy okazji wam pokażę. Czy uda nam się za pierwszym razem? Oby. Czasami jest tak, że się ginie, nie? Przed wejściem do obozu, a czasami w trakcie. A czasami są inne jakieś sytuacje. Których niestety niefortunnie się robi tak zwany dead. Dobra, mamy obóz. Trochę żeśmy wjechali w tak zwane nie niespodziankę, tylko na hura. Nie chciałbym wysiąść teraz. Załatwmy najpierw tych kolesi. No i tego snajpera. Zaraz obóz będzie zaalarmowany. I zrobi się większy dym.
No trudno. Jeszcze żeśmy sobie zjechali niefortunnie. No złapię go czy nie? Nie, dobra. To inaczej to róbmy. Spróbujemy ze snajperki ich ściągnąć. Tylko spory zasięg mają, jak widać. Chyba że podejdziemy ich z innej strony. Oberwałem i zaraz zginę. No snajperzy tutaj robią robotę, nie ukrywam. Jeden strzał i po mnie. Mówiłem, że mogę zginąć przed. Podjedziemy. Uwaga. No nie, no skały. Teraz on. Dobra, wrzask zlikwidowany, czyli nie będzie alarmował już. Przed pola zlikwidowane. Super. Tylko my nie mamy energii. Troszkę żeśmy się napili. Jeszcze ciut. Teraz możemy działać. I robimy wjazd do bazy. Albo jak to się mówi popularnie, wjazd na chatę. Mało złomu dostaliśmy, ale zawsze lepsze coś niż nic. Dobra. Możemy działać dalej. Czyżby trzeba będzie to rozwalić? A, dobra. Może bramę pociągniemy w ten sposób. Właśnie. Tak jak kombinowałem. No i mamy fight. Obóz przelewowy. Chodźcie tu. Ups. No mówię, tutaj jest taka jak walka w Batmanie z kontrami. Dosyć widowiskowa. Jak widać. Wpadliśmy w jakąś furię i wybyliśmy tutaj większość, jeśli nie wszystkich. Ten obóz chyba będzie w miarę prosty. Zbiornik przylowy. Te zbiorniki trzeba rozwalić.
Przydałby się jakiś kanister. Idźmy na górę. Może zdobędziemy coś. Złom, pięknie. Kasiora jest potrzebna. Im więcej, tym lepiej. Co, nie ma tutaj... A, jest. Już chciałem powiedzieć, czy nie ma kanistra. Pięknie pierdutło. Tam z daleka jest snajper. Widzicie? Na niebiesko. Ale to nie wszystko. W tym obozie. Znaki, widzicie? Trzeba je rozwalać. Znaczy trzeba. Można, nie trzeba. Wtedy dzięki tutaj takim bajerom można zrobić obóz na 100%. Jedzenie jeszcze nie bierzemy, bo na razie nam niepotrzebne. O, części do projektu są ważne. Jeden z trzech. Dopiero. Kanistry. No super. A, bo zbiornik. Spadamy. Dwa na sześć. To mamy wodę. Może zrobimy tak. Napijemy się. I uzupełnimy sobie manierkę. Żebyśmy tylko nie spadli. 4 na 11, sporo. Czyli żeśmy wzięli obóz taki, no. Co trochę zbierania jest. Ale akurat mi nie chodzi tutaj o zbieractwo, a o pokazanie ogólnie obozu. Co, jak się mniej więcej robi. Bo przy każdym obozie wygląda tak samo. Jest fight. Dobra, załatwiony. Haha. No, który? Na tego trzeba uważać. Pięknie. Ten ma broń. No nie. Można by było wziąć im tą broń. Tu z siemi. Fuck. Oberwałem, bo chciałem wziąć broń. No, co za koleś. Nie wypiłem picia. Oberwał. No i zginął.
Dobra, ale to nie koniec. Są zbiorniki. To trzeba je wysadzić, proste. Nice. No i nadchodzi burza. Przydałoby się schronić. Ona potrafi narobić zamieszania, ale i też daje zyski, jak mówiłem prawie na początku gry. Bo takie mega duże skrzynie potrafi zostawiać, a w nich jest sporo hajcu, złomu. Ale jak tu jesteśmy... No właśnie, trzeba się skryć. Ale my twardo działamy dalej. Ryzykujemy. Tam czy nie bardzo? W tej chwili nie. Wiecie co, bo burza trochę długo trwa czasami. To ja do was wrócę po burzy. Jestem już z powrotem. Burza minęła. Trochę trwała, wieście. I tutaj te burze czasami trwają po kilka minut, czasami mniej. A i czasami dłużej. Coś pierdutło. Rozwaliliśmy. I bardzo dobrze. Ale to nie koniec. A widzicie, tak mniej więcej z grubsza wygląda jak na razie zdobywanie obozu. Ale ja szukam tutaj tego znaku Skrutusa i innych jeszcze elementów. Bo tak ogólnie, to zobaczcie na mapę, bo to akurat pokażę teraz z punktu mapy. Insignie brakuje 1, złomu 2. Ekipę rozpoznawczą żeśmy tutaj zrobili. Więc praktycznie ten obóz przelewowy jest zdobyty. Tylko wystarczy poszukać tych pierdół. A czasami one są, no, czasochłonne. Bo nieraz tak ukryją, że się chodzi, szuka, patrzy, kombinuje. A nieraz jest prosta. Dobra, i ja myślę, że tutaj w tym miejscu odcinek sobie zakończymy. Ponieważ mniej więcej pokazałem wam, bynajmniej na takim prostym tutaj obozie, jak się zdobywa takie bazy. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!